Jo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jedziemy dalej z Metro 2033 Deluxe. Zalepka jest dobra, mamy jakieś potwory, mamy jakieś cienie, które nam mózgi przeżerają i ogłupiają ludzi, usypiają. Ale my jakimś cudem jesteśmy troszeczkę na to odporni. Udaje nam się wyrwać z tego snu. Uratowaliśmy tych dwóch oto dżentelmenów, dostaliśmy trochę nabojów. Tej spluwy nam nie dał, kurde, by się przydała ta spluwa. No nic, jedziemy z tym tematem, patrzę czy się nagrywa, jedziemy z tym tematem. Była jakaś dziewczynka, tu krzyczą. Kurde, już dużo wejść. O, tutaj jest coś z bronią. Exchange. A ty co chcesz? Co on ma tu? Co to jest? Dodatkowa. Pierwsza pomoc. A to co to jest? A, nóż. Idealna broń do cichej walki na bliską odległość. Stalowe noże do wrzucania są kute na zimno przez wielu kowali w metrze. Tu granat. Ten chałupniczo wyglądający jest tak naprawdę kawałek stalowej rury wypełniony materiałem wybuchowym. Jeśli wybuchnie blisko wroga, jest całkiem zabójczy. To kosztuje tylko jeden, naprawdę? Dobra, za dwa kratce. Na razie tak delikatnie, bo nie wiem do czego tu jeszcze. Dobra. Coś tam kupiłem, okej. Teraz ty. Dobra, ammo. Ammo, potrzebuję ammo. Co ja mam za bronię? Kurde, które ja mam bronię? Amunicja śród. 5. To. Tego nie mam. No, karabin szturmowy. A, tu mi pokazuje, do czego to są bronie. No, dobra. Dobra. Tyle na razie mi starczy. Bo, dobra. Czyli tutaj już też poszedłem. Gdzie ja w ogóle jestem? O, tu mogę coś poprzeszukiwać sobie. Nic nie ma, tu coś może będzie. Nie ma, jest książka Metro 2033. Tak jak mówiłem na początku. O, tu coś. Ale nie ma nic, buty, dobra. Tu siedzi kolo. Tutaj, tędy nie przejdę. Tutaj skakać nie można w tej grze. Na górze byłem, tam ktoś pilnuje. O, tu. No, jestem Artyom. Okej. Dobra. Dobra. To tak by... O, biec mogę. A, tu są sypialnie, tak? Tu śpią. O kurde. No idę, idę. Ale koleś miał twarz, to ja bym był jakiś... Zarazę miał albo coś. Opuchnięty strasznie. Strasznie opuchnięty. Nie zostawaj w tyle, ja wiem gdzie ty mnie prowadzisz. Tutaj nikogo nie ma. No idę za tym chłopcem, idę, no bo co mam zrobić? Come here. You're Artyom, right? Dobra. No nara, mody. Tu z tej strony mam usiąść. Tu jakaś kubitka gotuje. Co mam zrobić? A, naboje podnieść. Dobra. Come here. You're Artyom, right? Tam jest krzesło, się świeci, dobra. Siadamy, pogadajmy. Everybody calls me Bourbon. I need to get to Dry Station for some business, but this rat hole is on lockdown. I, however, know a back way. A so-called cursed passage the locals are afraid to use. But I hear the shit in the tunnels doesn't work on you. So, you help me get to Dry, I'll give you my AK. AK, lepsza broń. Deal. Good. Okay. Advance payment in case you need to gear up first. Are you ready? Dobra. Sitting in this crap hole is useless. Mam nadzieję, że żadnej książki nie było jeszcze.
Ej, ale daj mi to. Okej. Zostawiam amunicję. Idziemy od razu. Bo to jest jakaś baza, to pewnie jakbym miał coś tu poszukać, to poszukam następnym razem, nie? No idziesz, ale się zamulił ty. Idź. Dobra. Okej. Latareczka. To hałasować można? Jakaś trasa zakazana, a ty hałasujesz tej? O. Dobra, coś znalazłem ciekawego, no. Opłaciło się tu wejść. Był jakiś coś, elektryczna skrzynka jakaś. O, przesunął tu coś, nie potrzebował mnie. No idź. O kurde, czemu ciemno się zrobiło? A, mu się wczytuje. Zapomniane tunele. Gdy wraz z Bourbonem zapuściliśmy się w głąb opuszczonego tunelu, zacząłem się zastanawiać, czy słusznie mu zaufałem. Jednak bramy stacji były ciągle zaplombowane i nie wiedziałem, kiedy pojawi się kolejna szansa na opuszczenie ryskiej. No tak. To jest shotgun, a tutaj wezmę zwykłą broń. Już strzela. Szalał. Nie, F. Jak się maska zakładała? R przeładunek, a maska? Kurde, zapomniałem. Co zrobię? Dźga. G. G. Nie wiem, czy potrzebna jest tu maska, ale... On ma maskę? Nie ma. Dobra. No już coś było, kurde. O, tu jest jakiś trupek. O kurczon. Jakieś robactwo. Taki jakieś. Dobra, naboje. Dobra, mam nadzieję, że nie będzie problemu z nabojami. Okej, śpiewające rury. No bullshit. No tam coś jest, tam chcę iść. Ty, czekaj, ja tu chcę iść. Nie będziemy tu wszystkiego omijać, stary. Skrzynki. O kurwa! Ale się wystraszyłem. Jeden nie żyje. Ale ten duży jest. Tutaj tu mały, a tam duży. Dobra, sobie te chłopy kuję. Dobra. Coś wziąłem. Co ja wziąłem? Co to jest? To muchy jakieś są? Co to jest? Tu nic nie ma, dobra. Muchy jakieś, co to znaczy? Może tu trzeba tą maskę zakładać? O kurde! A co się wydarzyło? Padłem w jakąś jaskinię, ej. O, tu coś następne. Kurde. Założę sobie tą maskę, bo...
Ale mi słabo poszło. Jak tą apteczkę się tu używało? Zapomniałem. Ku. Tu jest dziura tej, a ja wtedy też. Pompuj do pneumatyczną R i wciskając. Jest dziura. Uważam tę dziurę. Ja wtedy to wszedłem w to. Aha. Ale cienias. Ale mam broń. Dobra. To nie opłacało się tu przechodzić. Tu na dziury trzeba uważać. Cień mój. Nie, co z tą maską? A, on miał cały czas tą maskę. Dobra. Idę za tym kolesiem teraz. Tak, czeka tu. Dobra, ale broń zdobyłem, jest spoko. Idziemy dalej. Boczkiem. Nie ma nic do pozbierania. Grzybki są świecące. Jakaś amunicja tutaj od tego kolesia była. Okay. Now keep your eyes peeled. They won't let us pass freely. Co te robaki tu oznaczają? Alarm system, ancient, but quite efficient. If you want to arrive unexpected, try not to disturb the cans. Gdzie on poszedł? Wprost? Nie. Ja idę na wprost. Co tu jest? A, tu jest zamknięta brama jakaś. Dobra. O kurde. Watch your step. Any crunch or crack will give you away. Ale za późno. I to powiedziałeś. Dobra. To jest to samo? Mogę sobie wymienić, dobra, bez sensu. Tu książka. Nie, tu coś, nie. Tu coś, już nie. Dobra, no coś pozbierałem, spoczko. Ło, Boże. Bandytami. Dosyć, że potwory są też bandyci. W dupę dostał. Duży shotgun. Ej, ja wymieniłem tamtą na tą? Ja przeładuję, jak ja to zrobiłem tej? Coś na razie nie mogę, nie ma tu czegoś takiego jak chowanie się za ścianą. Broń dobra. No dawaj, wyskakuj. Jeszcze jeden został. Leży i strzela, nie wierzę w to. Wszyscy? Chyba ją.
Ale ja nie wiedzę, co się z bronią stało. Już shotgun. Szkoda, że nie ma takiego trybu jak w Wiedźminie, że wiecie, że puszcza się jakieś tam echo i widać gdzie co jest. Co zamiast tej? No, ja raz. Nie, dobra, z powrotem wróciło. Nie chcę tej pneumatycznej, na razie chcę ten. O, bateria słaba. Co to znaczy? Chcę tu bronię zakryć, ale nie chcę jej. Amunicji pełno, dobra. Tutaj to było amunicji. Teraz boję, że coś ominąłem, się boję. O, odsuń się, ej. To chodzi jak ja strzelam, no nie wierzę w to. Już zatwiłeś? Dobra. Okej. Dobra, jest to trochę amunicji, spoczko. Jakaś apteczka by się przydała. Dobra, chodź. Chodź, majster. The bridge is a nasty place, so here's the plan. I'll keep you covered and you watch my back. If we work together, we'll make it. But don't play hero way. O, książka. Bourbon na pewno nie jest takim prostakiem. O, na rysce nie zdobyłem dwóch jeszcze książek. Dobra, takim prostakiem, jakiego udaje. Fakt, jest nieokrzesany i ma dość ciężkie poczucie humoru, ale wystarczy posłuchać, co opowiada o swoich podróżach i pomyśleć, czego woli nie opowiadać. Jest zwyczajnie zbyt bystry na zwykłego przemytnika, a jaką dysponuje wiedzą, nie tylko na temat najbliższych stacji, ale o całej linii okrężnej. Aż trudno uwierzyć, na wszystkie przejścia i tunele, nawet te od dawna porzucone, i nieźle radzi sobie w walce, a więc przeżył swoje. Jest na pewno kimś więcej niż zwykłym przemytnikiem. Nie mam wątpliwości. Okej. To się świeciło, ale to tylko się odbiła latarka. Co mu się stało? Trzeba skoczyć, czy co trzeba robić? Tu jest skok. O kurde. I chuj, umarłem? Umarłem. Dobra. Most wziąłem? Tu była ta książka, dobra, czyli wziąłem. Tutaj tego nie. Okej, on go otwarczy. Styk. Dobra. No jak to jest? Ej. Może z shiftem muszę powiedz. Z shiftem pobiegnę, teraz się rozpędzę. Bo bez shifta to się nie da. No, z rozpędu trzeba. Do 3 razy sztuka.
Natasza jest maska przeciwgazowa, to podpowie. Okej. Gdzie on jest? Tam. U. Uważać. I co, gdzie on jest? Co tu się dzieje? Inna broń. Dobra. Jak używać tego? Kurde, nie wiem jak używać. Apteczki. To pokonał? Idzie? Idzie. Jak używać apteczki? Ku, 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 ku. Mam 5. Jak użyć? No nie, marnuję amunicję. Tak, to nie. Dobre było. Ale i tak nie wiem jak amunicję używać. Idę tam. Może tam coś będzie? Przejdę tu? Nie, dobra, zawalone. Nic tu nie ma, okej. Okay. Q. Przytrzymać Q? Q? O, na tab coś można zrobić. O, tu mam jakieś inne rzeczy. Granat. Jak używać ten? Q. Kicha. Kurczę. A wtedy nacisnę tylko Q i się pojawiła. Okej. No i co? No tu gdzieś przeskoczyć, spaść, trzeba to zrobić. Przeskoczę. A, mieliśmy poczekać. Gdzie on jest? Tu są schody tej. Shotgun. Dobrze naparza tej, na bliski kontakt. Poszedł do góry, a ja pójdę sobie tam. Okej, okay, amunicja. O! O nie. Tak dobrze to nie, wolę tą broń. Okej. Okay. Gdzie jest ten? Kurde. Nie jest tak łatwo, widzę, podróżować. Zadnę chyba stąd. O. O, tu jest, dobra. Dobra. A, hałasu trochę zrobiliśmy, nie powiem. Dobra.
Tu nic nie widzę. Do góry, okej. Idziemy z Bourbonem. Wejść tam nie można. Okej. Tu nie ma nic. Tu. No tak to się nie wchodzi do tych pociągów, mi się zdaje. Słychać jakieś potwory. Tu coś jest. Tu. Okej. On się radzi też. Dobra. Kurwa. Okej, okej, ale idzie. Ten tam już biegnie, nie mogę nadążyć za nim. Ani się rozejrzeć nie daje, ani nic. My tak powinno być szybko i sprawnie, prawdziwy żołnierz, a nie tam chodzić w każdy kąt, nie? Ma apteczkę. Ja i tak nie wiem jak wykorzystać. Ja chyba mam 100% życia, mi się zdaje. No ten typ normal, że on się leczy. Jak nie walczy, to się leczy. Podczas walki. No to chyba to jakaś zaraza jest czy coś. Co się stało? Przeszukałem ciała i co? Znowu ten jest. Cień. Coś, co to się dzieje, no? Grzybki może na mnie źle wpływają. Okej. Już czerwono się zrobiło. No ja padłem, a tamten? Ej, umarłem, a co ja miałem zrobić? Staraj się unikać radioaktywnych kałuż. Nie wiedziałem, że po kałużach chodzę radioaktywnych, to od tego pewnie miałem te schizy. Nie, na powierzchni unikaj. Coś innego się wydarzyło. Nie wiem co. Dobra, powiem po wodzie nie łazić. To było, dobra. Nie wiem co się dzieje teraz, nie wiem co się dzieje. Tam.
Dobra. Piękne, śpiewaj, śpiewaj. Idę do przodu. Dobra, idę. Muszę przejść przez tą bramę. Ale poschizowany jest ten koleś. A ja wtedy chyba nie szedłem do przodu i dlatego umarłem. Trafić. Dobra. No to wiatr jakiś niby jest. Dobra. Okej. Okay. Czyli to był ten cień faktycznie. Artyom, did you hear those sounds? Brr. I wouldn't wish it on an enemy. Okej. Coś pozbierałem, mam nadzieję, że dużo. Ten idzie? Idzie. Dobra. Tędy chcesz iść, czy tędy? Tam są jakieś znaczniki, że ja pójdę sobie tędy. No kurde, znaczy tędy trzeba, dobra. Jest tam amunicji trochę. Uważaj, żeby nie spaść. Tam nie, tu chyba. Tak? Gdzie on jest? No chodź. Idziesz czy nie? Zablokował się. Okej. Coś słychać? Dobra, chyba otworzą. Będzie trzeba się trochę pobronić pewnie. Okej. Dobra. No ej, strzelasz czy co ty robisz? A, mówię, apteczka to jest. No. W ogóle mi nie idzie z tą bronią, ej. Dobra. Co on mówi? Dobra, ten podwójny prawym przyciskiem jest dobry. Gdzie? Okej. Podczas walki się apteczek używa. Tam jest. Dobra, znają go. You sure? I can help you, Ember. You get me right.
To tam ma jakieś porachunki. Okej. Dobra, coś się udało. Żyłem. Targowa. Nigdy wcześniej nie widziałem takiego targowiska. Można tu by było kupić niemal wszystko, jednak Bourbon był winny pieniądze wartownikom Hanzy i chciał to miejsce jak najszybciej opuścić. Dobra. O, miałem to zdjąć. Dobra, ale ludziki tu będę, tutaj będę kończył. Kończył będę, bo tutaj coś zaczyna nowego. Jak to zdjąć? Ja bo teraz... Dobra, tu jest dziennik jeszcze, przeczytajmy go. Dlaczego? O, teraz mogę. Dobra. Ło, nie ma szans, bym dotrzeć tutaj bez Bourbona. Wszędzie czuję się jak w domu i wszystkich zna. Tak jak przypuszczałem, i sobie mieli z nim jakieś zatargi, ale chyba Bourbon już to załatwił. Nic dziwnego, bo prospekt Mira należy do Hanzy, związku handlowego stacji linii okrężnej, najbogatszego z państw metra. Dla członków Hanzy najważniejszą rzeczą jest zysk, ponieważ ich dobrobyt zależy od handlu z innymi państwami i ze stacjami niezależnymi. Być może Bourbon naczarpnął kiedyś ich zaufanie, a teraz obiecał im to wynagrodzić z nawiązką. Trzeba tylko pamiętać o powiedzeniu. Lepiej zadłużyć się u samego diabła niż u Hanzy. Nie będzie mu łatwo ich spłacić. Dobra, ale ja tu kończę. Kończę, bo już czas najwyższy. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, hej.